Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 135. odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale, a konkretnie w dodatku Krew i Wino. Mój Boże, jak ja dawno w to nie grałem, miałem po prostu nagraną masę odcinków do przodu i no korzystałem z tego, że te odcinki są nagrane i nie muszę siedzieć codziennie i coś nowego nagrywać. Więc chwilkę będę potrzebował, żeby sobie tutaj ogarnąć, co się działo, co zrobiłem, ale z tego co pamiętam, to mieliśmy questa z zaginionym architektem i tak dalej, no i miałem ruszyć dupsko na plac budowy, żeby zobaczyć, co też tam się stało ciekawego. Kurczę, trochę daleko jest ten plac budowy. Myślę, że szybciej będzie, najszybciej będzie szybką podróżą. Gdzieś tutaj powinna być. No, tu będzie chyba najbliżej. Okej, jesteśmy na miejscu. Zróbmy sobie medytację, bo tak średnio raczej byłoby wbijać się w środku nocy na plac budowy. Jeszcze jakiś stróż nocny by nas dopadł, no i co wtedy? A mam wrażenie, że to może być całkiem ciekawy quest, bo tutaj też mamy te 5 dodatkowych miejsc, które trzeba ogarnąć. Więc podejrzewam, że to może być coś w rodzaju tego questa właśnie z winnicami. No, myślę, że to będzie całkiem spoko. Jeszcze tylko sprawdźmy, jak ja tam stoję z moimi punktami. Aha, mam jeden punkcik. No dobrze, okej. Rozumiem. I tutaj drugie życie. To będzie OP. To będzie tak OP skill, że... Musimy najpierw pójść tutaj w przenikliwy chłód, czyli jeszcze dwa levele muszę wbić. Ale spoko, no damy radę, damy radę, bo jak nie my, to kto? Ale to drugie życie to będzie tak OP skill, bo no widzieliście, że chyba dwa albo trzy razy była gra wczytywana, co jest właśnie efektem tego, że niestety, ale padłem. Kurczę, a nawigacja znowu mnie źle poprowadziła. Płotka, kuniu, oś tu kuniu. Hop, jadymy. No, tak jak mówię, parę razy było to wczytywane, nie licząc, chyba dwa albo trzy razy, nie licząc tego, że do niektórych walk podchodziłem trochę dłużej, na przykład tak jak do walki z von Everetzem, którą tam mówiłem wam, że nagrywałem kilka razy, zanim udało mi się ją tak fajnie poskładać, że to wyglądało, jakbym ją przeszedł za pierwszym razem. Oczywiście nie przeszedłem walki z Everetzem za pierwszym razem, mimo że serce z kamienia przechodziłem już. To, no, mimo wszystko był to wymagający przeciwnik. To drugie życie do tego stopnia ułatwi nam tego typu walki, że prawdopodobnie nie będzie potrzeby robienia... wczytywania gry, to byłoby też fajne. Wow! O kurde, tu kolosa rodyjskiego budują. O panie, kolos rodyjski. Ładny posąg. Czy tu można z kimś porozmawiać? Może tu można z kimś pogadać? Jak lezie? Aha. No, dawaj. No, witam. No, cześć. Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, co tutaj się dzieje? Ła! Geralt! Geralt, wlazłeś w ognisko. Ej, kurde! No.
wieczorem chodź do dzwonu. Tam wiedźmin nie wiedźmin zapierdala tak? Trzeba. Słucham? Geralt z Rivi, prawdaż? Prawdaż, ale nikt tu chyba ze mną nie chce porozmawiać. To słabo, liczyłem, że tutaj znajdę jednak jakieś pomoce, jakieś wskazówki czy coś, no a to po prostu było miejsce, żeby sobie pojechać, zobaczyć pomnik. Trochę słabo, liczyłem właśnie, że czegoś tam się dowiem, no ale chyba nie. Grasanci! Dobra, dajcie mi tu igni. Dobra, dajcie mi tu jaskółeczkę. Niech ona nas trochę ponapędza, bo to jest jakiś silny przeciwnik. To nie są jakieś takie popierdółki jak wcześniej. Najpierw musiałbym rozpizgać gościa, który do mnie strzela z łuku. Tylko nie wiem nawet gdzie on jest. Nie widzę tego palanta nawet. Gdzieś z tamtej strony siedzi. Trzeba by go rozwalić. To w pierwszej kolejności. A tu jest! Grasant, kurwa jebany. Jeszcze jeden tam jest, ale dobra, najpierw tego. No, Geralt! Wow. Dobra, jeszcze gdzieś tam widziałem jednego z łukiem. Jeszcze musimy go też porąbać. A tu jest cwaniaczek z łukiem. Fajnie, że rzuciłem igni, a ten typ przy drzewie nic mu się nie stało, ne? Dobra, nie mają już łuczników, więc nie jest źle. A chciałbyś tą halabardą, co? Chciałbyś. Zaraz się zesrasz. A tu był Fagas z halabardą. Ja myślałem, że on się gdzieś tam schował za tym. Za krzaczkiem, tym po lewej tutaj, tym. A on nie, on tam się gdzieś przyczaił. Wow. No. To było zacne. Już tam do ciebie idę. Już. Chwilka, moment. Najpierw lód. Zbieramy lód. Wszystko, co mi wypadło. Trzeba będzie skoczyć się do banku i zobaczyć, czy tam mogę wymienić pieniądze. Tak, handlarzu, wiem, że tam jesteś. Już do ciebie idę. Spokojnie, pan Geralt już idzie. A to ciekawe, że wszyscy grasanci zawsze cebulę przy sobie mają. Jakiś znak rozpoznawczy? I na co im to było? I tak by nie mieli co ukraść. Młotki? Kawał kamienia? Rozumiem. Pora na mnie. Czas ruszać w drogę. Okej. To było takie mega dziwne.
Aha, czyli to chyba będę w miarę robienia tego tych questów, chyba ten posąg będzie rósł. Ej, to jest fajne. To jest fajne, to mi się podoba, że będzie widać progres tych prac nad tym posągiem, no. Nic tak nie satysfakcjonuje, jak widzieć progres w swojej grze. No dobra, Płotka, chodź, jedziemy dalej. Nie, Geralt, nie rąbiesz Płotki, nie rąbiesz Płotki mieczem. No dobrze, jedziemy dalej. To może być naprawdę ciekawe z tym posągiem. Mam nadzieję, że będzie jakoś fajnie wyglądał, kiedy go skończą. Muszę przyznać, że to jest naprawdę fajna opcja, że w miarę naszych działań zmienia się też jakoś świat, który jest przedstawiany. Nie tylko właśnie tak, jak to było w jedynce, że... Znaczy się w podstawce. Wow. Nie tylko tak, jak to właśnie było w podstawce, że jakoś tam zmieniały się losy tych postaci, tak? Ale też, że... ale też, że zmienia nam się otoczenie tutaj świata przedstawionego, że tak powiem. Ale cię wyjebałem, no, że tak powiem. Jeszcze ktoś tu jest, jakiś cwaniaczek. Jeszcze jeden cwaniaczek. Grupowo, gangbang mu zrobili i tyle. Dzięki wam, mości panie. To wyście ten słynny wiedźmin, prawda? Prawda? Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają. Kurczę, naprawdę fajnie to jest zrobione. Szkoda tylko, że... A nie, dobra, mamy tutaj ten loot cały. Dobra, pozbierajmy, bo nie chciałbym, żeby mi to wszystko przepadło. A jakby nie patrzeć, to wszystko to są pieniądze. Dzięki temu Geralta było stać na mnóstwo różnego typu usprawnień. I na całą renowację Corvo Bianco nas było dzięki temu stać, więc... Nie chciałbym, żeby tak mi to tutaj leżało. Musimy to wszystko sobie pozbierać, potem posprzedawać, nie licząc tego, że to jest też jedzonko, które oczywiście będzie nam potrzebne. Szybka medytacja do świtu. Okej. Płotka się tu pasie. Więc jedziemy dalej. No dobra, jedziemy dalej. Na szczęście tym razem... Wow, Płotka, co to jest? Co? Płotka, halo. Coś bardzo dziwnego się przez chwilę stało. Tak jakby klawisz mi się zaciął na klawiaturze i Płotka przez to bardzo dziwnie przez jakiś czas jechała, ale widzę, że już jest okej. Już chciałem powiedzieć, że ten, że to kulka w myszce mi się zabrudziła i to dlatego tak dziwnie jechała, a potem sobie pomyślałem, że no tak, szczególnie, że od jakichś 15 lat używam optycznej, no. Co tu się stało? Dobry wieczór. Wstawaj.
Hej, wstawaj. Co? Co? Rusz się. Obudź się. A pochlało się. Nasz Salwator. Aha. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Zaraz cię pizdnę jakimś artem, to będziesz miał. Tak szybko facet pozbierasz. Czy tu mogę jeszcze im coś opierdzielić? No mogę, mogę. Więc pozbierajmy tu wszystko, co mają. Standardowa mechanika RPG-ów, no, zbieramy wszystko, co się da. Jeszcze jeden jakiś przydupas powinien tu stać. Znaczy się spać. Gdzie jest? O. Co jest? Albo ja jestem ślepy, albo... Nie no, po prostu jestem ślepy. Niby ryk, a koci oczy. No widzisz, magia. Może gdzieś tu na górze śpi, bo zachlał. No nie. Co, mam iść po odgłosach jakiegoś chrapania, czy jak? Gdzie jest ten piąty? Nie widzę go tu nigdzie. A może, może odpalmy zmysły i po zapachu gorzoły go wyczuję. Raz, dwa, trzy. Gdzie jest czwarty do cholery jasnej? Ej. Poważnie, nie widzę tego piątego typa, którego mam obudzić, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, czterech widzę. Ej, poważnie, ja go nie widzę nigdzie, nie? Kurde, gdzie go wcięło, ej? Halo. Robotniku? Gdzie zachlałeś? No dobra, no może w pełnym słońcu go zobaczę, no bo nie widzę tego gościa, nie? Poważnie, widzi go ktoś tu, bo ja go nie widzę, nie? Nigdzie tego typka nie ma. Ale jest on, jest, są cztery posłania tutaj, no. Może gdzieś tu w krzakach śpi. No nie, no nie ma go, nie ma go. What the fuck? Tu pochlał. No wstawaj. Święty Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. No fajnie to jest zrobione, że
widać ten progres tego pomnika. Ale kurde, tego jednego typa naprawdę długo szukałem. Nie myślałem, że aż tak dobrze zczajony tam będzie. Podatki płaci. Okej, została nam jeszcze jedna misja do zrobienia, więc chodźmy. Ciężko na służbie z pustymi. Płotka gdzieś tam na dole jest. O, chwila. Nie tędy. Świetny kraj, to całe tu są. To prawda, za każdym razem, kiedy tu jestem, mam wrażenie, że wchodzę do świata bali. Najzabawniejsze jest to, że oni tutaj wierzą. Jedź, Płotka! Ja bym chciała, żeby jakiś rycerz zabił dla mnie giganta. Fajne są te rozmowy tych ludzi, którzy tu sobie żyją. Jeśli pogodzili, to jest. No właśnie, że wespół wino robią. Takie to zalety pana Wiedźmina, kurde. Wiedźmin lekarstwem na wszystko. I zabije potwora, i pomoże ludziom spółkę założyć. A do tego jeszcze pokona dziki gon. No kto by nie chciał takiego Wiedźmina, co nie? Wiedźmin mistrz świata, kurde. Wiedźmin lekiem na wszystko. Coś słyszę, ale to nie bazylisze. Ludzkie głosy? Nie no. Dużo tej krwi. Kikimory? Wleźli w gniazdo Kikimor. No dalej. Mimo to ta Kikimora nie jest tak straszna jak w jedynce, gdzie Kikimora to był kurde czołg rozmiarów małego bloku budynku. Dobrze, że po wejściu na te jajka nic się z nich nie wykluwa. W World of Warcraft jest taki quest, znaczy takie miejsce, gdzie jest masa jajek i... Jajaki Kimor. Powinienem to spalić w diabły. No i tam, jeżeli się w nie wejdzie, to w pewnym momencie one się odpalają, że tam A po prostu... tutaj skończyli zaginieni robotnicy. Że po prostu wyłażą z tego małe smoki, które nas zabijają. Z tego też wziął się mem Leroy Jenkins. Ponieważ kiedyś był gościu, który po prostu miał ksywkę Leroy. I grając właśnie jego gildia omawiała taktykę, jak pokonać bossa, jak tam się przedostać przez te smoki małe, przez te jajka. A on, mając tego dość, krzyknął po prostu Leroy Jenkins i ruszył przed siebie. I efektem tego tak powstał achievement oraz cały mem z tego się zrobił. No dobra. Tu jest brygadzista.
No dobrze. Chwila, moment. Ten, tak? No dobra. Dobrze, jadę. Aha, dobra, bo myślałem, że już jest tak ciemno, a to jest raczej tak wcześnie. Dlatego. Dlatego jeszcze nic nie widać. Dopiero 4:40. No to jest godzina, o której ja czasami z pracy wracam. Dobra, kierujemy się na ten pomnik. On jak taka statua wolności, kurde, jak kolos rodyjski będzie wskazywał drogę. Pawie. Mhm. Charakterystyczny skrzek taki pawia, bo pawie wydają właśnie taki odgłos. Co? Jaki ukryty skarb? Gdzie? Przede mną? O kurczę. A to ci fart. Teraz wolniej. Dobrze. Tutaj coś widzę pod pokładem. Skazany na zapomnienie. Dobra, potem zrobimy tego questa. Na razie chciałbym się stąd wydostać, zanim zacznie mi się kończyć powietrze. Mam go jeszcze tylko trochę. Szczęście nie ma tutaj bagujących się tekstur, jak tam w tym więzieniu, które mnie zabiło. Muszę przyznać, że tamto więzienie jest naprawdę... W pewnym miejscu jest naprawdę to źle zrobione, ale... Hello! W porównaniu z tym, jak gigantyczny jest cały świat Wiedźmina, jaka... horrendalna ilość questów jest do robienia w tej grze, to ja się absolutnie o nic nie czepiam, nie? Ja nic nie mówię. O kurczę, tu jest dosyć długa ta droga. Trzeba będzie szybciej płynąć. Inaczej nam się Geralt podtopi. I będzie nie fajnie. Dawaj, 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 Geralt, dawaj, płyń, płyń, płyń. Dobra, widzę lustro wody. Widzę lustro wody, zaraz się wynurzymy. Uff. A dał radę się wynurzyć. To jest to paskudztwo. Kurde, ej. Wow, Geralt. Charley, o tak się to nazywa. Geralt, cholera jasna, co jest? Kiepsko mi się tu operuje w tej jaskini, muszę przyznać. No chodź tu, Charley. Kurde, coś... moja... jak to się nazywa? Moja reakcja już jest bardzo spowolniona. By Geralt mi się starzał? Albo to ja się po prostu starzeję. Ewentualnie mam tu za mało miejsca do krążenia po tej jaskini. Nie, to ja się już chyba starzeję.
No dobra, chodźmy dalej. Mam tam jeszcze ten dziennik kapitana do przeczytania. Przydałoby się go przeczytać, ale to zaraz. Za chwileczkę, za momencik. Tędy wlazłem, tak? Tu coś jeszcze jest. O, i tu jest jakieś przejście. Chodźmy za tym tutaj, wskoczymy tutaj do góry, zobaczymy, co tam jest. No, dawaj, Geralt, hop. O. No dobra, ale dalej pójdziemy sobie już w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie nadal będziemy tutaj sobie radośnie eksplorować. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.